Dobry wieczór. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych i publikacji ich wyników, wolność nauczania, a także korzystania z dóbr kultury. Artykuł 73, którym zaczynamy nasze spotkanie. Dzisiaj gościem jest Jan Peszek. Jestem niezwykle stremowana i nie mogę uwierzyć. Mam taki odruch, żeby uściskać. Może na Sadocha Krzysztof Mieszkowski. Ja pozwolę zacząć, Krzysztof, bo ty masz tyle notatek tutaj i taką pewnie długą historię relacji, że nie wiesz, jak się odnaleźć. Ale powiemy, no oddam ten pierwszy gest Krzysztofowi, bo to redaktor naczelny, niech ma. Przyniósł notatnik teatralny, który... Opowiedz. W 1992 roku wydaliśmy numer notatnika teatralnego z Janem Peszkiem na okładce. To jesteś ty. Jestem ja. Tak. I ten notatnik jest ważny z wielu powodów, ale główna jego siła polegała na tym, że po raz pierwszy w Polsce poświęciła jakakolwiek redakcja teatralna, a my byliśmy wtedy bardzo młodą redakcją teatralną, funkcjonowaliśmy zaledwie od 2 lat, był cały rozdział poświęcony teatrowi szofera. I oczywiście Jan Peszek, który jest szoferem związany od zawsze właściwie, pewnie by tutaj wiele rzeczy mógł powiedzieć na temat wspólnych wypraw artystycznych i tak się pewnie stanie, ale dla nas to była naprawdę ważna rzecz i wtedy też wspólnie z Teatrem Współczesnym, którego dyrektorką była wówczas Julia Wernio, przygotowaliśmy taki weekendowy czas poświęcony szoferowi. I to było coś naprawdę ważnego dla nas. No i ten szefer z nami pozostał. Jan Peszek oczywiście jest ciągle w swojej jakiejś niezwykłej mocy artystycznej. Szefera nie ma z nami już od dawna. A ja, jeśli mogę ci wejść słowo, przyniosłam numer, który wydaliśmy już tutaj. Nasz pierwszy numer po powrocie. Wydawcą jest Wrocławski Dom Literatury. Wywiad z Janem Peszkiem, naszego najmłodszego członka redakcji Pawła Zaręby, o dziadach, ponieważ tutaj mamy rozdział o dziadach. I to będzie jakby ten początek naszej rozmowy, Dziady Maji Kleczewskiej. A dlaczego dziadów? Ja mam inny pomysł. Ja mam inny pomysł, bo na sali jest wiele młodych osób. Przypuszczam, że studiujecie w szkole teatralnej, może na uniwersytecie, może gdzieś jeszcze indziej. Jan jest, oprócz tego, że jest aktorem, reżyserem, ale także wykładasz w szkole teatralnej. Jesteś wykładowcą, prawda? Więc zaczniemy ostro. Gliński o studentach. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na pewno nie czytacie prawicowych tygodników, ja to robię z pasją. Glińskiego wypowiedzi mnie szczególnie kręcą. Nie inspirują. I on mówi tak, Gliński o studentach. Mnie osobiście bardzo martwi stan mentalny niektórych studentów szkół artystycznych. Narasta infantylizm, moda na wtórność, podatność na manipulacje, egoistyczna nadwrażliwość, zewnątrz sterowność, tani radykalizm, płytkie prowokacje, smutny widok. Janie, co ty o tym myślisz? Szkoda czasu. Bo to idzie dalej, prawda? Więc muszę mieć mikrofon. Tak. Ja bym się nie zajmował tą wypowiedzią, tak jakbym proponował nie zajmować się tą osobą, ponieważ ona jest kompletnie nieinteresująca, pozbawiona wszelkich cech, które by ją uprawniały do zajmowanego stanowiska, a przede wszystkim do wygłaszania tego typu poglądów. W związku z tym to jest strata czasu mówić o ministrze kultury obecnym. To nie oznacza, że nie należy reagować. Reagować trzeba swoimi wypowiedziami oczywiście, w których może się zawierać myślenie o tej wypowiedzi. Ona jest bzdurna, kompletnie nieuzasadniona, nie będąca dowodem wglądu w rzeczywistość i tyle.
Ja się nie zamierzam zajmować panem Glińskim. Przepraszam cię bardzo. Ale szkoda czasu. Prawda jest taka, że Gliński zajmuje się nami, to on też... Nie myśmy o tym decydowali. No, tak. Tak jak nie wchodzimy w komeraże z ludźmi, którzy o tym decydowali. Oczywiście musimy robić wszystko, żeby nie trwało to wiecznie i żeby nie milczeć. No, ja osobiście mogę robić to tylko w teatrze, poprzez to, co robię w teatrze i poprzez to, że jasno wyrażam pytany swoje poglądy. Więc naprawdę szkoda czasu. To jest nikt. I w związku z tym, dlaczego mamy analizować nikta? Tak, nikt, on się jakoś przewija przez naszą przestrzeń publiczną, zwłaszcza przez tę przestrzeń artystyczną. Widać, że wobec młodych ludzi też ma jakieś oczekiwania. Te oczekiwania są niezwykle groźne, bo on wie, jak powinna młodzież myśleć, jaką powinna mieć wrażliwość i w jakim kierunku powinna podążać. I ten pan nikt, jeżeli go będziemy tak tutaj definiować, też miał swoje coś do powiedzenia, właściwie do zlekceważenia, to o czym chce rozmawiać Marzena, mianowicie myślę o dziadach, które zrobiliście wspólnie z Mają Kleczewską w Teatrze Słowackiego w Krakowie, ponieważ minister kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z konstytucją powinien stać na straży wolności słowa. Powinien stać na straży prawa do wolności twórczej. Jako konstytucyjny minister powinien chronić artystów i ich pracę. Ja myślę, że z tego twojego pierwszego pytania wynika jedna korzyść i ona jest w odpowiedzi, jeśli chciałabym przedstawić Jana Peszka tym, którzy, jeżeli jest taki jeden człowiek, nie, wylądował z Marsa wczoraj i nie wie, o kogo chodzi, to powiedziałabym, że legendarna postać aktorska, jakby do tej pory niezwykle odważna na scenie i świadomy, bezkompromisowy obywatel. Bo jeśli patrzę na młodych ludzi tutaj i słyszę pedagoga, który nazywa rzeczy po imieniu, wiecie, czasami trzeba nazwać rzeczy po imieniu, nie bać się, bo one takie są. A Jan Peszek jeszcze mówi w tym wywiadzie, że po to jest teatr i po to on jest aktorem. No i wtedy ja już mam jakby ciarki i myślę, że dotykam jakiejś szalenie ważnej rzeczy. No teatr jest powołany do tego, idąc za ogólnie znaną refleksją Szekspira, którą włożył w usta starego aktora w grupie aktorów, prawda, że teatr jest zwierciadłem, w którym odbija się rzeczywistość, w której on działa. I oczywiście to zwierciadło bardzo często powinno być powołane do wyolbrzymienia pewnych problemów, ale jednak powinna się tam przeglądać rzeczywistość i prawda tej rzeczywistości. Nie powinno się fałszować historii, która to... Historia podlega nieustannym manipulacjom, właśnie choćby polityków. Aktor, który musi być zorientowany doskonale właśnie, czy powinien być taką membraną, która drży wobec rzeczywistości. On wcale nie musi mieć wiedzę polityka, wiedzę na temat tego, co się w istocie dzieje, żeby po prostu na rzeczywistość reagować. Ja z wyboru, co nie jest tajemnicą, nie posługuję się komputerem. Jestem, jak się to mówi, zupełnie analogowy i to jest mój wybór, ponieważ rzeczywiście uważam, to jest, sprowadza na moją pracę pewne trudności, prawda, pewne komplikacje, ale jej kompletnie nie deformuję. I jeśli to jest w ogóle ogromne zagadnienie, ja jestem dygresjonistą, proszę mnie pilnować, pokazywać mi nożyczki, że zbaczam z toru albo że przestaję mówić na temat, ale jeśli wierzyć twierdzeniu, że dopóki
aktor czy człowiek będący aktorem zachowuje rodzaj niewinności, czyli pewnego rodzaju czystości ducha przede wszystkim oczywiście, to będzie słuchany przez publiczność. To będzie... A tą czystość można zbrudzić nie zabierając głosu na przykład. Można. Albo gładko się prześlizguje. Albo po prostu w ogóle nie rozumieć rzeczywistości. Aktor jest w jakimś sensie głosem rzeczywistości, która go otacza. Ja powiedziałem o tym, że się nie posługuję komputerem, że to, że ja nie czytam gazet, nie oglądam telewizji i nie korzystam z komputera, nie oznacza, że jestem upośledzony, że jestem ograniczony. O świecie tak naprawdę informują mnie młodzi ludzie. No przecież nie starzy, nie moi rówieśnicy, tylko młodzi. Oni mnie informują przez swoje zachowania, pytania, rozmowy, reagowania o tym, co faktycznie się dzieje, jak się faktycznie zmienia świat. Człowiek w swojej istocie się nie zmienia. Zmieniają się jego nawyki, zachowania, reakcje itd., itd. Więc ja, jeśli jestem, mam zajęcia w Akademii Teatralnej, to tylko dlatego, że spotykam się z młodymi ludźmi, dzięki którym orientuję się w rzeczywistości, która mnie otacza, na temat której przez teatr mogę mówić. No bo nie mogę mówić o rzeczywistości, której nie znam. To jest problem także jakiejś niezakłamanego instynktu, intuicji, które powinny funkcjonować w człowieku sprawnie, też w jakimś, powiedziałbym, czystej, niezabrudzonej przestrzeni. I młodzi ludzie mają jeszcze tę cechę, że na ogół oczywiście szkoły teatralne nie są idealne. Nie ma na świecie idealnej szkoły artystycznej. W ogóle kształcenie artysty jest podejrzane z gruntu. Natomiast mówię tak, no mówię z całą odpowiedzialnością. Przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę stwarza się szereg wymogów w szkołach z punktu widzenia prowadzącego. Tymczasem w ogóle się nie zwraca uwagi na to, kim jest człowiek, który stoi naprzeciwko mnie, czyli na indywidualność, na niepowtarzalność. Tam jest potencjał i na ogół jest tak, że studenci w tych szkołach teatralnych, żeby je skończyć, często machają, że tak powiem, ręką, żeby sprostać określonym wymaganiom, kompletnie nie stwarzając sytuacji poznania samego siebie. Oczywiście ten proces to jest proces przez całe życie. Ja przecież nie jestem infantylny, w pewnych momentach pewnie jestem, ale żeby twierdzić, że ja siebie znam. Przede mną jest cała przestrzeń jeszcze niepoznawalna. I tak jak nie wszystko, co robię w teatrze, nie ma odpowiedzi ostatecznej. Mam doświadczenie, ale nie mogę go mylić z pewnością co do pewnych zjawisk. Więc to wszystko jest w gruncie rzeczy w jakimś sensie odpowiedź na tę bestialską i ograniczoną wypowiedź naszego ministra, prawda? Pośrednio to jest wypowiedź. Więc to jest jakiś niezwykły... Zresztą jest tak, że doskonale się rozumiemy bez tej platformy spoufalania się wzajemnego. Po prostu się rozumiemy z młodymi ludźmi, ze studentami. Mówi się, że mam młodą naturę, prawda? Że jestem otwarty, że odważny, czy że jeśli pani, co mnie szalenie jako też mężczyznę, nie wiem, jakiego słowa użyć, no przecież nie satysfakcjonuje, ale mile podrażnia, no to że jeśli kobieta mówi, że chciałaby mnie przytulić, no to przecież nie jest przytulenie kobiety, to znaczy, że ja wzbudzam taką potrzebę, może to być 1000 powodów, ale
Bo ja przez moment się zastanowiłem. Mnie to nie peszy, takie wyznanie. Mnie to jakoś tak sankcjonuje. Bardzo ja to wyczułem, dlatego ale mogę... Ja czuję, że tutaj jest po prostu cała widownia, która mogłaby to zrobić. Dlatego mogę rozwinąć ten temat. To jest także kwestia rodzaju empatii odważnej i ciekawości drugiego człowieka. Przecież aktor nie gra w teatrze po to, żeby udowadniać, że umie grać. No co to jest za, w ogóle za sytuacja, prawda? Dlatego mnie tak rozwściecza to pojęcie konieczności rzemiosła. Masz wyjść z rzemiosłem. Szkoła mi nie dała nic w rękę, którą ja skończyłem. Mimo co ją skończyłeś. Proszę? Skończyłeś szkołę. Skończyłem ją, ponieważ spotkałem Szefera i spotkałem zespół awangardowy, który mnie edukował. I wszystko, co przynieśliśmy z Grabowskim, który tam 2 lata później przyszedł do zespołu po mnie, jako młodszy kolega ze szkoły i zabierając się za realizację pierwszego teatru instrumentalnego Szefera w 1964 roku, po już roku pracy z nim, po prostu zgłaszaliśmy mu, że jesteśmy studentami szkoły i wiemy, jak to zrobić. To mi pokażcie. Zaczęliśmy coś tam udawać i on mówi, wszystko na odwrót, wszystko do kosza, wszystko to wyrzucić. W związku z tym, ja kończyłem szkołę nie dlatego, żeby mieć papierek, tylko dlatego, że dzięki pracy w awangardzie, która przede wszystkim, co mi dała, dała mi odwagę. Każda awangarda po prostu burzy zastany porządek, wprowadzając nowy. Więc mnie chłopcu z prowincji, prawda, dla którego szkoła wydawała się domem wariatów i trudnym do zrozumienia, do pojęcia miejscem, po prostu nagle ja dostałem... No, przez to, że graliśmy dziesiątki niezwykle odważnych i prowokacyjnych wówczas prekursorskich wydarzeń, jak happeningi, prawda, czy w ogóle muzyka aleatoryczna, czy teatr instrumentalny. To jest kompletnie nieobecne w szkole coś, co po prostu daje mi kopa, w sensie zrób to, a jak cię oplują potem, prawda, bo tak było po właśnie pierwszej prezentacji tego TIS-u MW2, że po prostu władze uczelniane pluły po wyjściu, krzycząc elegancko po francusku merde, a młodzież wiwatowała i krzyczała. Ale jak się znaleźliśmy w Paryżu, to Ionesco napisał entuzjastyczny esej na temat jakiegoś niezwykłego zjawiska. I myśmy się postanowili trzymać Joneski, nie dlatego, że był akceptacyjny, a nie eleganckiego merd, prawda? Więc, krótko mówiąc, kończyłem tę szkołę, balansując między wszystkim, co było nowe, dawane mi przez awangardę i bardzo miłym, towarzyskim spotkaniem, którym była edukacja szkolna. Ale jako student jednak podjąłeś ryzyko wejścia na takie niepewne terytorium i to było bardzo istotne i to jest istotne w ogóle chyba w pracy twórczej, bo to, o czym opowiadasz, mianowicie ten akces do zespołu MW2 Kaczyńskiego wziął się stąd, że on po prostu wysłuchał twojego przybosia, którego wygłosiłeś. To wiem z książki, zresztą warto tę książkę przeczytać i bardzo ją wam polecam, bo tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy inspirujących, a także one mogą pełnić w pewnym sensie funkcję poznawczą. Myślę tu o rozmowie Jana z Marysią i odwrotnie z córką, z Marią Peszek. Więc warto po prostu mieć jakby świadomość tego, że bez ryzyka w sztuce właściwie szczęścia nie ma. Ale na przykład przypadek, on, którym zresztą zajmował się Szefer, jako niezwykle ciekawym zjawiskiem w sztuce. To, co przypadek może, że tak powiem, zrobić w sztuce. Jest taka piękny tekst, który gra Mikołaj Grabowski, jedna z audiencji, które są teoretycznymi dywagacjami o pewnej sytuacji, zawsze o jakiejś sytuacji w sztuce. Na przykład ja zagrałem pierwszą w ogóle taką audiencję, prapremiera jej była w 1965 roku w Olsztynie, 1965 roku na zamku i to był traktat
świat o nieokreśloności w muzyce. No nie będę oczywiście teraz o tym opowiadał, więc zajął się zjawiskiem nieokreśloności w muzyce. Jako zresztą mówiłem, leżąc w fortepianie preparowanym w środku na strunach. I więc to od razu jakieś daje pojęcie. Ale wracając do tego właśnie przypadku, że jeżeli, ja chcę powiedzieć coś takiego, że aktywność, a raczej ciekawość tyleż świata, co innych ludzi. Ja ciągle gram i nie męczę się grając, ponieważ jestem ciekaw też natury człowieka, zaglądając w sytuacje postaci, które gram i które muszę poznać, nigdy ocenić. Teraz na przykład gram Anwara Kongo, postać autentyczną Indonezyjczyka, który w latach 70. wymordował ileś tysięcy ręcznie komunistów indonezyjskich drutem, bo podziwiał mafijne amerykańskie filmy, tańcząc cza-cza, a drutem dlatego, że jak tłukli na początku i było dużo krwi, to śmierdziało. Był gangsterem, do dziś żyje, świetnie mu się powodzi. Więc człowiek tego rodzaju, on to jest postać nie do racjonalnego objęcia, zrozumienia. A jednak, kiedy zaczynam się nim zajmować, próbuję zrozumieć nieprawdopodobne otchłanie, także ciemne natury człowieka. Więc ta ciekawość spowodowała pewien przypadek. I tu kończę jakby to, o czym powiedziałeś. To jest pewnie osoba ogólnie znana we Wrocławiu, Bogusław Kierc, z którym byłem na roku. I z nim on poprosił mnie, żebym przeczytał na takim wieczorku małym w Akademii Muzycznej, piętro niżej teatralnej, parę wierszy przy Bosia i jego wierszy, bo się krępował. On jest także poetą, pisząc. Jest aktorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu także. Tak. I ja to zrobiłem w jego towarzystwie i przechodził przypadkiem Adam Kaczyński, szef tego zespołu, który już był znany po wielu nagrodach w Europie, w związku z tym jakby komuniści się nie mogli go czepiać, i powiedział, potrzebuję takich dwóch ryzykantów. No gdybyśmy nie zrobili tego, gdybym ja tego, prawda, nie wykonał tego ruchu, to cała historia mojej edukacji aktorskiej, całej mojej przyjaźni z Szeferem, który choć nie żyje, ciągle jest moim mistrzem i po prostu on mnie ukształtował w całości, to po prostu by się to nie stało. Więc aktywność jako taka w ogóle, prawda, rób to. Mówię do moich studentów, jak pracować, co robić, prawda, nad rolą. Ja wiem, praca nad rolą to nie jest wygodna pozycja w fotelu, papieros, kawa i intelektualne analizowanie. To nie jest wiedza, to jest jeżeli tekst jest dobry, to jest nieustanne przebywanie z tekstem. Ja cały czas noszę ze sobą tekst. Obojętnie, czy powtarzam po 2 latach, czy po roku Bernharda niegrania, czy coś świeżego, cały czas, za każdym razem odkrywam po prostu rzeczy, mówię oczywiście o dobrej literaturze, ponieważ ona jest nieskończenie bogata, więc to jest cały proces. Oni kiwają głowami, zgadzają się z tym i nie robią tego, bo to po prostu trzeba robić, tak? Trzeba przeczytać tego Przybosia i się wywoła taki sprzyjającą okoliczność, jak spotkanie z Kaczyńskim. O matko. Ja myślę, że jest za dużo prowadzących o 2. I takie 3 punkty, które chciałabym jeszcze wynotować. Jakby niewinność, która jest odwagą, to znaczy niewinność nie jest nie braniem udziału. Poznać, a nie oceniać postać. Jak się oceni, to już jest się w jednym punkcie, już nie ma drogi. Już jakby już nie ma nic, nie ma działania.
Ale też od oceniania jest publiczność, mm-hmm. a nie tworzący rolę. Mm-hmm. Przepraszam za ten wtręt. Tak, tak. I aktywność, tak? Jakby niskobudżetowy film, za który jeszcze nikt nie płaci, etiuda studencka. Wszystko jakby jest wejściem w świat, który jest nieskończoną linią przypadków, tak naprawdę, jak się rozmawia o karierach. Co robić po szkole, pytają studenci, prawda? Jakby robić cokolwiek. Każda aktywność w gruncie rzeczy prędzej czy później przynosi profity. To znaczy przynosi jakieś owoce, jakieś, nie wiem, czy propozycje, czy ale też każda aktywność daje rodzaj satysfakcji. Ja ciągle jestem straszliwie aktywny, wbrew już teraz protestom rodziny i tak dalej, i tak dalej, ponieważ naprawdę ciągle jestem ciekawy, dopóki się ruszam po prostu. Teraz Szefer, mimo że tam te 4 lata od jego śmierci upłynęło, można powiedzieć, że jest jakiś renesans na niego. To jest bardzo dziwne zjawisko, które przeżywamy wspólnie, grając kwartet Szefera dla 4 aktorów, scenariusz dla 3 aktorów, napisane zresztą dla nas. Tylko z tej jednej okazji, że okazuje się, że ktoś tam to, że tak powiem, jakaś agencja to spostrzegła, że właśnie mija 50 lat, kiedy gramy ten kwartet. No proszę to uzmysłowić. 50 lat. I my oczywiście tam już nie fikamy fiflaków, ja już nie robię skoków tygrysich, ale jakieś tam rzeczy robię, że się ruszam, prawda? I doznajemy jakiegoś niezwykłego, pięknego przeżycia, że po prostu różne pokolenia, od najmłodszych po starsze i tych ludzi, którzy przychodzą po raz któryś z rzędu, żeby porównać albo żeby zobaczyć, czy się jeszcze w ogóle ruszamy, prawda? I to jest jakiś niezwykły rodzaj, publiczność zgłasza i to są czasami sale po parę tysięcy osób. To jest jak rockowe koncerty się zachowują wobec tych 4 starców, prawda? Ale też wydaje się, że dlaczego, co chcę powiedzieć, co chcę wyartykułować, że na przykład komputer i wszystkie pochodne, i tak już nie mówię o sztucznej inteligencji, i tak dalej, kompletnie wykluczają takie zjawisko, w moim przekonaniu, mogę nie mieć racji, jak pojęcie abstrakcji. Abstrakcja to jest pożywka podstawowa dla aktora. Przecież siatka asocjacji abstrakcyjnych tworzy po prostu niezwykle delikatną fakturę komunikatów. Jeżeli nie pod, a moim zdaniem społeczeństwu została abstrakcja jako taka, jest odebrana. I nagle te wszystkie różne pokolenia, które oglądają te stare rzeczy, prawda, nagle wraca jakaś dziwna świeżość, jakieś poczucie humoru, jakaś, nawet jeśli nie rozumieją jakichś skojarzeń, szeferowskich, to jest jedna sprawa, że właśnie wszystko, co Szefer napisał, ma podłoże abstrakcyjne. Tam nie ma skutkowo-przyczynowych uzasadnień, takiej prostej psychologii i tak dalej, no i wywodzi się z muzyki, czyli prawdę mówiąc z matematyk, czyli z absolutnej dyscypliny. Czyli my po prostu, i to są jakieś niezwykłe rzeczy, coraz mniej moim zdaniem obecne w sztuce. Od takiego pojęcia prostszego wyobraźnia wychodząc, które w edukacji jest jakby do punktów danych zbite, to chyba Bauman powiedział, że jeśli tekst zamieni się w informację, jakby nie będzie człowieka, bo wszystko jest skomasowane. I to też robią telefony i komunikacja elektroniczna. Tak. Tutaj możemy się dostajemy zgodzić. Gotowe produkty po prostu, które nie wymagają od nas żadnego wysiłku. Ale teraz, dobrze, proszę, proszę. Chciałabym do tych dziadów jakiś link znaleźć, bo myślę sobie o jakby aktorze, którego drogą jest doświadczanie, poznawanie człowieka. No i to jest fascynująca droga przez całe życie, ale zdarzają się takie momenty, w których ten aktor postawiony jest w wyjątkowych momentach historycznych. Czasami nawet wobec presji władzy. Dla tych osób,
które nie znają tej historii. Mówimy o dziadach reżyserii Maji Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego w Krakowie, w których Jan Peszek gra senatora. Jeśli chodzi o abstrakcję, to tańczy menueta, no, on do radości. I to nie jest coś faktycznie, co można w fotelu z kawą wymyślić. Ale po premierze tych dziadów Małopolska, kurator oświaty, pisze wpis jakby na Facebooku, że nie poleca dzieciom pójścia i jest to niemoralne. Potem odzywa się minister oświaty, który mówi, że jest to dziadostwo. Na końcu minister Gliński dodaje swoje 3 grosze, mówi o kontrowersji, które przekraczają granice kontrowersji. Boże, co to jest? Ale ważniejsze jest to, że teatr ma represje. Jakby, wiecie, ja teraz jestem przerażona tym, co mówię, nie? Że ja mówię większości młodym ludziom, słuchajcie, w tym kraju są represje za sztukę. I że to nie jesteśmy za wschodnią granicą, nie? Tylko że jesteśmy tutaj w Unii. I zabiera 3 miliony dotacji temu teatrowi. Wyobraźcie sobie, jakby, co to jest jakby dla teatru. I ten spektakl oczywiście polecam. On jest teraz grany, z tego, co mówił również Jan w wywiadzie, wobec jakiegoś niesamowitego entuzjazmu widowni. Jakby nie ma biletu, więc staje się, jakby po raz kolejny Dziady staje mi się takim orężem, taką platformą komunikacji, której widownia wyczuwa od razu, a której z jakiegoś powodu politycy się boją, to o tych powodach też mówisz. A ja myślę jakby o jeszcze jednej rzeczy, że kurczę, mamy znaczenie. Jeżeli są takie ostre jakby reakcje, to jeszcze jakby teatr jest. Ale głupota tej władzy polega na tym, że po pierwsze się przyznają te wszystkie 3 osoby do tego, że nie widziały spektaklu. Więc no, jacyś sługusi reżimu im podpowiedzieli. Ja się zgadzam z opinią jednego z wybitnych reżyserów, który był na tym spektaklu i mówi, no jak się dziwić takiemu protestowi pani kurator, która jest osobą ściśle kościółkową, po prostu ona jest sprzężona z instytucją kleru, więc nie można się dziwić, skoro na scenie w pewnym momencie otwiera się kopia kościoła ołtarza mariackiego, czyli ołtarza Zaśnięcie Marii Panny Wita Stwosza, czyli lokalizuje Kleczewska za tą sprawą rzecz w Krakowie, represjonujący kobietę Konrada kapłan, egzorcysta, po prostu ma złote okulary, które nosi czołowy, przysłany nam w prezencie z Łodzi biskup. Sygnał w odczuciu tego reżysera poszedł z instytucji Kościoła. To Kościół, który jest przecież bliźniaczo związany z tym reżimem, z tą władzą, po prostu nadał sygnał i dlatego, no jak w swojej prymitywizmie przyznając się, że nie oglądali, ale, prawda, nie polecają i tak dalej, padały gorsze słowa. I oczywiście nie wiedzą, jak funkcjonuje smak zakazanego owocu. Od momentu, w którym natychmiast niektóre szkoły średnie, bojąc się represji, wycofały się z zamówionych biletów, ale na te miejsca zgłosiły się dziesiątki innych szkół. I przecież gramy o 12 w południe, czasami Dziady, właśnie z myślą o młodych ludziach, prawda? I to jest jakaś niezwykła publiczność, bo przecież aktor doskonale rozróżnia rodzaj słuchania, koncentracji, reakcji i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Dziady no, mają historię takiego rezonansu politycznego w sposób taki no, zupełnie prosto uzasadniony. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Przecież Kleczewska nie robi tam żadnego przewrotu teatralnego, poza tym, że obsadza w roli walczącego
Konrada, prawda, kobietę. No kto teraz walczy? Jeszcze to był czas, kiedy robiliśmy Dziady, czas czarnych marszów kobiet, represjonowanych. Represjonowane. To mi się wydawało jakby bardziej jakby czytelne i groźne niż ta scena kościelna. Tak pomyślałam, a to o to chodzi, o te kobiety w więzieniach. Tak? No, no. A przecież pamiętamy te relacje po strajkach kobiet, kiedy były solidarnościówki pod oknami, bo dziewczyny ja myślę, ja myślę, że ta władza przełknęłaby i kobietę Konrada. Zresztą ta postać jest wzorowana na Janinie Ochojskiej i zresztą fantastycznie grana w Teatrze Słowackiego. Ale istotnych jest kilka rzeczy tutaj. Istotne jest to, że Teatr Słowackiego, zespół grający Dziady, ale także zespół teatru, publiczność wspierająca ten teatr nie ugięła się przed cenzurą, nie ugięła się przed władzą, bo niestety w Polsce w ostatnim czasie mamy takie zjawiska, kiedy teatry wycofują z repertuaru niewygodne przedstawienia. W galeriach artystycznych zdejmuje się niewygodne obrazy, a dzisiaj mamy przecież taką sytuację, że jesteśmy w trakcie procesu unieważnienia i uniemożliwienia Agnieszce Holland z realizowania filmu o granicy polsko-białoruskiej. To jest film fabularny. Nie wiemy, jak on ma wyglądać, ale już mamy do czynienia z taką swoiście rozumianą cenzurą prewencyjną. Wracając do Dziadów i wracając do tej twojej obecności w przestrzeni Mickiewicza, bo nie pierwszy raz przecież tam się znalazłeś, a żeby było ciekawie, Jan Peszek zagrał już kiedyś w swoim życiu artystycznym senatora u Jerzego Grzegorzewskiego w 12 improwizacjach. Wtedy też była wielka awantura o Grzegorzewskiego, tylko ona wówczas toczyła się i o to przedstawienie, o formę jego. Toczyła się wówczas w sferze krytyki, tam ten Grzegorzewski był stawiany pod pręgierzem wielokrotnie i do końca życia właściwie był takim artystą, który niespecjalnie był wygodny dla wielu krytyków i krytyczek. Chciałbym cię zapytać o tą przestrzeń pomiędzy Dziadami Grzegorzewskiego, a Dziadami Kleczewskiej i tymi senatorami, których uobecniałeś. Jakie one sensy niosły? Jaka jest różnica między tymi światami? Muszę powiedzieć od razu na wstępie, że jakby ja mając przed sobą do zrealizowania postać, która wywodzi z jakiegoś pierwowzoru, czyli w przypadku senatora, to jest Nowosilcow, prawda? Rosjanin, który tutaj był do określonych no, po prostu represjonowania powołany celów. Nigdy się nie interesuje w ogóle ani życiorysem Nowosilcowa, ani jego charakterystyką i tak dalej, i tak dalej. Staram się usłyszeć, jak dzisiaj brzmi po prostu to, co mówi senator. To, jak reaguje wobec otoczenia i co dla niego tak naprawdę jest priorytetowe. I to były zupełnie inne rzeczywistości, w których tamte dziady się przeglądały. No, zarówno rzeczywistość polityczna, krajowa, prawda, kiedy realizował te dziady Grzegorzewski w Starym Teatrze. I zupełnie inna jest teraz. Jak również przede wszystkim, no to są kompletnie inni twórcy. Ja się po raz pierwszy spotkałem z Mają Kleczewską w pracy. Widziałem sporo jej spektakli i nawet dość często tak dywagowaliśmy z moim synem, który jest aktorem i który grał u Kleczewskiej w Śnie Nocy Letniej. Który też był awantur. I tak. I straszliwie ją bronił, uznając moją wypowiedź na temat jej spektakli za niesprawiedliwą, bo ja dość ostro powiedziałem, że ja nie wszystko rozumiem i jakoś nie wszystko dla mnie jest klarowne. On mówi, że to jest jedna z najbardziej klarownych reżyserek, z którymi się w ogóle spotkał. No ale ja się z nią spotkałem, więc mogę powiedzieć o różnicach tych światów, które oni projektują, czyli projektował Grzegorzewski w Dziadach, jak je rozumiał. O ile Grzegorzewski, można powiedzieć, nie to, że stronił, ale miał kompletnie jakiś dezinteresement. On nie był zainteresowany polityką w ogóle. Więc aspekt Nowosilcowa, tego kontekstu i polityka senatora właściwie był jakiś niezbyt ciekawy dla niego.
Maja Kleczewska natomiast Dziady wstawia w bardzo świeżą polityczną sytuację w kraju. I ponieważ to kobiety przejęły ster walki, nie tylko, że były tam czarne marsze i tak dalej, to jest szalenie konkretne po prostu. I ja byłem bardzo zaciekawiony, co to oznacza Konrad kobieta, zwłaszcza, że wsłuchiwałem się w Konrada Radziwiłowicza, prawda, kiedy on całą wielką improwizację mówił taki pochylony, oparty o portal, kompletnie nieruchomy. To też wzbudzało oczywiście jakieś aspekty sensacyjne u krytyki. Natomiast tutaj wszystko jest jakby płynie z krwiobiegu tego, co się dzieje aktualnie, że tak powiem, w kraju, ale nie jest interpretacją tej sytuacji. Władza kompletnie nie rozróżnia tego, że na scenie jest po prostu, oczywiście przedstawiony, ale tekst Mickiewicza. To on rezonuje, to on mówi o prześladowaniach, o torturach, to on mówi o, bez względu na płeć, oczywiście u niego są mężczyźni, prawda? To jest kompletnie inny czas także. Natomiast u Kleczewskiej, która jest jakby szalenie, no mogę to powiedzieć, silną kobietą, z szalenie jasnym poglądem na wszystko, co się dzieje obecnie w Polsce i w ogóle w sytuacji kobiet, generalnie rzecz biorąc. Wsłuchując się i przyglądając się Dominice Bernaczyk, która gra Konrada, i tym kobietom, które poranione, pamiętam, jak strasznie silne wrażenie na mnie zrobiła transmisja, którą mi ktoś pokazał, tej kilkunastoletniej dziewczyny z czarnego strajku, której połamano kości. Policja po prostu jej połamała kości. To nie jest problem, że to jest incydent jednej osoby. To się po prostu stało. W związku z tym te pobite kobiety, prześladowane w więzieniu, to jest po prostu absolutna kalka tego, co niedawno po prostu się działo. Ochojska, która chodzi o tych swoich kulach, prawda? Ten Konrad ma tyleż kulę Ochojskiej, co ma po prostu poranionego bohatera kulę. Tam nie ma ze strony reżyserki, nie ma w Dziadach, zresztą to wszystko podkreślają zawsze, podkreśla ta część publiczności, z którą często rozmawiamy, która przychodzi czasami do nas po spektaklu, która się dziwi, przyszła do teatru z poczuciem przeżycia jakiejś sensacji, bo wokół tego jest jakiś humbug, prawda? Co tam jest takiego, że władza jest tak zdenerwowana? Co się dzieje? I oni są rozczarowani, że właściwie nic tam się nie dzieje, co byłoby kontrowersyjne, co byłoby zakazane i że natychmiast to mówią znajomi, natychmiast to moim młodym dzieciom każe oglądać. Bo po pierwsze jest to zjawiskowo piękny, plastycznie spektakl z niezwykłą, przejmującą muzyką, nieźle grany. Proszę? Z wysokiej próby aktorstwa. Właśnie zespół, który się dźwignął w jakiś niezwykły sposób, jakby przez Maję, że tak powiem, dźgnięty. My tak naprawdę z Grzegorzewskim, mówię o sobie i o Jerzym, mieliśmy bardzo specjalną relację, bardzo podobną do mojej relacji z Szeferem, że właściwie nasze próbowanie i odkrywanie światów cały czas się po prostu odbywało przez żarty. Myśmy się non-stop zaśmiewali. Tam w Dziadach się nie ma bardzo z czego śmiać, ale myśmy po prostu, próbując zrozumieć jakieś rzeczy bez przerwy, mieliśmy bardzo podobne poczucie humoru. Maja natomiast bardzo była ciekawa mnie, tak jak ja Mai,
bo ja jej wcześniej z nią nie pracowałem i myśmy się szalenie na siebie otworzyli i ona właściwie to mnie dość, powiedziałbym, peszyło przez długi okres czasu, dlatego że jakby ja nie dostawałem żadnych krytycznych uwag i taki nieustanny stan akceptacji powoduje, że człowiek w którymś momencie traci jakąś orientację i jakiś pazur po prostu. I próbowałem zrozumieć, co w tym skrajnie cynicznie brzmiącym egocentrycznym polityku, który za nic ma człowieka jako takiego, to w jakiś sposób on, tak kiedyś byłem zmęczony na próbie i kwestia na przykład, kiedy pyta, ileż dano kijów temu małemu Rollinsonowi, którego zabito prawie, prawda, chłopca małego, paroletniego, prawda, 300 kijów, prawda, to tak starałem się ukryć ziewnięcie i nagle sobie zdałem sprawę, nie, jawnie ziewnij, ileż kijów dano. Proszę? Nuda. I no, nuda, ale w ogóle skrajna obojętność. W związku z tym cynizm jakiś nieskończony. No pamiętam Maję, która aż podskoczyła na krześle, tak, tędy droga to. Po czym on jak się nie żywi tą zbrodnią. On ma swój inny świat. Zupełnie inny świat. Jeszcze powiem na przykład, że jak w finale bezczelnie kładę, czego osobiście nienawidzę, nogi na stół, rozwalony po prostu, taki władca sceny. Jeszcze rzeczywiście ktoś powiedział, napisał nawet, że w senatorze Peszek gra Putina, a ktoś inny Kaczyńskiego. No co za nonsens w ogóle. Po pierwsze, szkoda mi czasu na zajmowanie się tego rodzaju personami. I to naprawdę były inne wzorce. Więc jak wywaliłem te nogi na stół jako taki facet polityk, który nic nie rozumie z człowieka, po prostu, to pytam Maję, czy to nie jest za dużo. Mało! Więcej takich rzeczy. To były wskazówki, które dawały mi, że on się panoszy, jest po prostu, no, to, co mamy z każdym, w każdym autorytaryzmie, prawda, taki sposób zachowania. No i potem jest tak naprawdę, co go interesuje. I kiedy doszło do tego menueta, znaczy to znudzenie, te podpisywanie, stąd pomysł, że cała ta rozmowa jest z tymi diabłami w gruncie rzeczy, jest potwornie go męczy, on po prostu chciałby szaleć, tańczyć. Ponieważ jest tam mozartowski menuet, przekręcony muzycznie w stronę beethovenowskiej Ody do wolności, prawda? I jeszcze trafiła mi się wspaniała partnerka w osobie choreografki i tancerki, to po prostu, która szybko w miksie zrozumiała, że taniec jest również moim żywiołem, w którym mogę się wyrażać, ale że to nie jest układ taki po prostu menuetowy, sztywny, to co robimy, co trzy, dygnięcie. Od tego jest Krakowia Dance, która ten schemat realizuje, czyli zespół takiego baletu dworskiego, prawda? I oni to robią, a my jesteśmy od rozwalania. I w którymś momencie po prostu to, co się może kojarzyć z taką orgią, rozpasaniem może bardziej, prawda? To znaczy, ja wychowany przez te awangardy byłem na pewno na kilku rzeczach, których nie zapomnę do końca i na przykład znam siłę antynomicznych złożeń, czyli przeciwieństw. Jeżeli mówisz poważny tekst, to wejdź w błazenadę. Masz zastawić pułapkę, to co Bernhard w ostatnim tekście moim, granym przeze mnie, mówi. Wielcy aktorzy zawsze zastawiali na widza pułapkę intelektualną, uczuciową, a potem robili z nim co chce. Co chcieli. I w związku z tym ta antynomiczność, to wiedziałem, że po prostu, jeżeli tu jest menuet i on jest pasjonatem po prostu zabawy, prawda, picia i zabawy, w tym wypadku taniec, no to będzie jakieś tautologiczne, no będę lepiej tańczył niż tancerze albo gorzej tego menueta. Ja muszę temu przeciwstawić kompletnie coś innego, czyli zdekonstruować
to jest też pojęcie wyniesione od Szefera, zdekonstruować te konstrukcje. W związku z tym my bardzo szybko z Kają, moją partnerką księżną w tym menuecie, po prostu robimy rzeczy, które są wykluczone w konwencjonalnym menuecie. W którymś momencie ja robię świece, prawda, i jedna z koleżanek mówi, Matko Boska, on robi świece, prawda, i coś, co dowodzi, że jest, że taniec tak, to jest alkohol, taniec, kobiety, to jest jego żywioł, w którym on się naprawdę jest w stanie zapomnieć. Ostatnie zdanie. Stąd nastąpiło przedłużenie tego tańca. Ja zostaję długo sam na scenie przed finałem i sam tańczę do muzyki będącej hymnem Unii Europejskiej. Przedrzeźniam ołtarz Vita Stwosza, tę śmierć Matki Boskiej, co też nie jest oczywiście dla klerykalnie usposobionych władców przyjemne. I czyli dla niego nie ma świętości. Świętością jest zapomnienie. Mówię o drodze, jak doszliśmy też do tego takiego finału senatora tanecznego. Jakby kontrast warto zapamiętać, jak też jakby z mojej strony zasada pisarstwa, ale myślę, że w ogóle jakby w sztukach wizualnych. A ja pomyślałam jakby też odwrotnie, że mamy jakby bestię czy osobę nieczułą, a ty pokazałeś jego czułe podbrzusze, tak jakby wywróciłeś. Bo myślę, że wszyscy dyktatorzy mają jakieś sny, jakby lubią dłubać w nosie albo właśnie mają Wstydliwe zachowania. Ale tutaj to jest inna sytuacja moim zdaniem. Otóż rzeczywiście każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest skrajnie autorytarnym, człowiekiem, czy żyje według jakichś kryteriów patologicznych, jest w sytuacji, w której znajduje się senator czy alter ego Nowosilcowa, to jest jednak taka emanacja władzy. On może sobie pozwolić na przekroczenie granicy, bo ma władzę. Gdyby tej władzy nie miał, urzędnicy, jak wiadomo, bardzo się boją swoich przełożonych. On był w sytuacji otwartej. I to jest niezwykle istotne, że mogłeś sobie pozwolić na wszystko właściwie. Ale na wszystko pozwala tak naprawdę w tej przestrzeni Mickiewicz. Bo dziady, jeszcze chcę jedno zdanie tutaj wypowiedzieć, bo dziady są tekstem demokratycznym. One mają formę otwartą. Są napisane nie po kolei, są fragmentarycznym tekstem i właściwie z dziadów można zrobić wszystko. Dlatego tak bardzo, być może, wielokrotnie dziady rezonują i można z nich zrobić po prostu każdą narrację, która jest, której domaga się publiczność, a która jest też blisko czasów, w których dziady się pojawiają. I w związku z tym wasza propozycja, ona była niezwykle silna także z powodu formy. Bo chcę o tym tutaj, słowo forma konieczna jest w naszej rozmowie, bo inaczej po prostu ja bym był, mi się źle czuł, ponieważ ten twój senator, on jest w jakimś sensie szeferowskim. On jest w jakimś sensie właśnie taki bardzo wyabstrahowany z tego świata z jednej strony, a z drugiej jest niezwykle w tym świecie umocowany. To w tej przestrzeni szeferowskiej, która dla mnie jest też, jakby to powiedzieć, kwintesencją czystej formy Witkacego. Że to te kilka rzeczy wrzucam takich, które można ze sobą połączyć, ale bym chciał, żebyś do tych tutaj haseł, tych manifestów, które w tej chwili podsuwam ci, żebyś się jakoś odniósł. Od 1963 roku byłem przez wiele lat trenowany po prostu pod okiem Szefera. Ten trening polegał na tym, że on po prostu pisał dla nas utwory, myśmy je grali, że na przykład scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego, który gram 48 lat. 5 razy widziałem przedstawienie. Proszę? 5 razy po raz pierwszy w 87 w Jeleniej Górze. A pamiętasz, jak się poznaliśmy na Dworcu Świebockim? Goniła taka czupryna. Ja wtedy grałem zresztą Witkacego w filmie. W Pożegnaniu jesieni. Tak, Łochojskiego znaczy w tym, w Witkacym. Kiedy się jest właśnie, to miało niezwykłą ta sprzeczność,
którą ja spostrzegłem od razu, to znaczy kompletnie inne rozumienie zjawisk w sztuce, w aktorstwie, w środkach, w formie przez Szefera i kompletne inne dary, które ja otrzymywałem w szkole teatralnej. Ja nie ironizuję i nie uważam, że to jest czas stracony w szkole, bo każde doświadczenie człowieka może po prostu przynajmniej jest co wyrzucić. Formować. Właśnie, otóż to. Znaczy można rozróżnić. Tego nie, tamto tak. Ja bardzo często się spotykam z takim stwierdzeniem, że jesteś, że grasz właściwie bardzo jakąś tradycyjny sposób, przekonujący, ale to nie jest tradycyjne. I że jakby to jest to, co mówisz o tym szeferowskim aktorze. On szalenie był jako wybitny kompozytor i mistrz kontrapunktu. Był także grafikiem, dramatopisarzem, ale przede wszystkim muzykiem i doskonałym teoretykiem muzyki. Kompozytorem. Proszę? Kompozytorem. Kompozytorem. Zresztą głównie pracował w Mozarteum w Salzburgu. I w Austrii to, że jego te, zwłaszcza pierwsze teksty się wywodziły z muzyki, to tylko dlatego, że on marzył o spotkaniu takiego aktora albo wykreowaniu takiego aktora, który byłby doskonałym instrumentem. W istocie my przecież jesteśmy instrumentami w sensie muzycznymi, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy. Po prostu jakby powiedział to Michał Czechow, nie przekierowujemy uwagi w określoną stronę. Tak samo jak siedzimy sobie tu, prawda? Ale nikt z nas sobie nie zdaje sprawy, dlaczego siedzimy. A siedzimy z bardzo prostego powodu, że nas Ziemia przyciąga, że istnieje coś takiego jak grawitacja. Jeśli to sobie uzmysłowimy, to natychmiast zaczynamy czuć, a przerzucimy uwagę w miejsce, poprzez które najsilniej nas Ziemia przyciąga, no to jest tyłek niewątpliwie, prawda? Są całe teorie baletowe, głównie w Stanach, które się opierają właśnie na grawitacji, którą się pokonuje ruszając ciałem. Tak jak nie zdajemy sobie sprawy z faktu oddychania, która jest immanentną naszą częścią fizjologiczną. Oddychamy, ale do momentu, kiedy o tym nie powiedziałem, nikt o tym nie pamięta, prawda, że oddychamy. I tak dalej. Więc to jest kwestia także sobie uzmysłowienia. Więc ten aktor instrumentalny, jak zwał, tak zwał, kim on rzeczywiście niby jest, to w moim przekonaniu to jest nieskończony w swoich możliwościach muzycznych, instrumentalnych człowiek. Przede wszystkim ze swoim ciałem. Wszystko. Postaw tu kropkę, ja coś ci przeczytam. To jest rok 2014. Tadeusz Nyczek pisze tak o Janie Peszku. Jest aktorem, dla którego ciało zawsze było czymś więcej niż tylko funkcjonalnym wykonawcą intelektualnych i emocjonalnych poleceń. I chyba czymś więcej niż ostatnim kostiumem, który pozostaje aktorowi po zdjęciu z siebie wszystkich ciuchów. Rozbierali go Treliński, Zaorski, Lupa, Grabowski, Klem, Grzegorzewski, Tomaszewski. Janek, jesteśmy w takim momencie naszych dziejów artystycznych, estetycznych, aktorskich, zawodowych, z tym związanych. Ciało stało się w pewnym sensie tabu dzisiaj. Jest jakimś elementem chronionym, jak mi się wydaje, nadmiernie. Żyjemy też w kulturze chrześcijańskiej, gdzie ciało jest mocno tabuizowane, jest przedmiotem jakiegoś absurdalnego zniewolenia. Ciało kobiety zwłaszcza. Ciało mężczyzny w mniejszym stopniu i mężczyzna może robić ze swoim ciałem co chce. Może nawet dać się ukrzyżować i go potem można prezentować we wszystkich miejscach w Polsce, na świecie. Można się przyglądać tym wspaniałym mięśniom, rozmaitej muskulaturze, która w zależności od wyobraźni artysty albo pseudoartysty eksponuje to swoje uwielbienie dla ciała. Dzisiaj ciało kobiety jest elementem straszliwej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Gdybyś mógł
mi powiedzieć, nam powiedzieć tutaj. No bo pracując z młodymi aktorkami, czy kandydatkami na aktorki, no musicie o tym rozmawiać. To ciało musi być w użyciu zawodowym, w użyciu szkolnym również, ale w użyciu etycznym, filozoficznym, pewnie każdym. Bardzo cię proszę o traktat na ten temat. Postaram się krótko, choć temat jest rozległy. Rzeczywiście akcentuję ciało, jego prawdę. Jeśli ciało funkcjonuje bez zahamowań, jest rozluźnione, nie ma problemów ze sobą, to ono jest informatorem o tych najgłębszych procesach, które w człowieku zachodzą. Słowo, dlatego, że w tej antynomii, w której jesteśmy złożeni, pomiędzy naturą i kulturą, naturę reprezentuje ciało, a kultura to jest słowo. A słowo na ogół kłamie. Słowo jest maską. Od specjalistą tego jest lupa, żeby dochodzić tego, co naprawdę jest zapisane w tym, w użyciu tego słowa. Więc tak naprawdę to ciało powinno być przede wszystkim wolne. To nie chodzi o to, wiesz, że mamy łatwość rozebrania się. Ja ją mam. Długo jej nie miałem. Długo, bardzo. I pracując z wielkimi tego świata, na przykład choreografami, był taki Merce Cunningham, wybitny człowiek z Nowego Jorku, z którym się spotkałem na warsztatach w Londynie w 72 roku. I on... Nyczek też o tym pisze. Proszę? Nyczek też o tym też pisze. O tym pisze. No to się stało podstawą takiego jednego spektaklu Tomaszewskiego, w którym gram. To jest krótka anegdota, ale ja po prostu to jest na temat, że bardzo długo nie chciałem się obnażyć po prostu. Dla mnie to było trudne. Nie, no tam była taka sytuacja, ja wam powiem, na czym to polegało. Tam była taka sytuacja, że w jakimś happeningu właśnie padło hasło rozbieramy się. Rozbieramy, nie, na tych warsztatach. Na tych warsztatach. Wszyscy się rozebrali poza Janem Peszkiem, który został w majtkach. Tak, ja zostałem w slipach jakichś komunistycznych, no i podszedł do mnie oczywiście natychmiast Merce Cunningham i zapytał, where are you from? Ja mu na to mówię, I'm from Poland. I on odpowiedział na to, aha. I poszedł. I tak jakby to coś miało znaczyć, prawda? I ja zostałem do końca w tych majtkach. To było tak silne przeżycie, jakieś trudne dla mnie. Potem jakby nie ma. Więc nie chodzi o nagość jako taką. Rozumiem, jeśli ktoś ma opory, to jest dość złożone i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy mówię, że ciało swobodnie działające naprawdę wyraża prawdę o człowieku, no to teraz ja chcę, żeby te ciała były po prostu doprowadzić, mówię o pracy ze studentami w tej chwili, do tego, żeby one nie stawiały oporów. Nie w tym sensie, że będą robić jakieś fiflaki i tak dalej, tylko że po prostu powinni się znaleźć bardzo blisko idealnego rozluźnienia. To jest dalej funkcjonujący oddech i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest cały problem zjawiska, które jest dotykiem. Że po prostu dotyk, który oczywiście w tej chwili no może być bardzo różnie, że tak powiem, interpretowany, w którym się po prostu przekracza granice i tak dalej, i tak dalej. Problem jest bardzo prosty. To jest kwestia rejestracji, czy ktoś przekracza granice, choćby przez dotyk, prawda, czy też nie przekracza. Ja mówię, podchodzę do studentki albo do studenta, jeśli coś chcę mu unaocznić, prawda, i mówię, teraz cię będę dotykał. Teraz cię będę dotykał. Znaczy informujesz. Informuję. Możesz się nie zgodzić. Ale nie ma żadnych dyskusji potem, bo tylko przez fizyczny fakt pewne rzeczy mogę zrozumieć. Jeżeli jeden facet, robimy też Witkacego, gra kobietę, oni się tam sami obsadzili, drugi facet gra mężczyznę i jest jakiś taki miejsce, taki tekst uwielbienia i tak dalej, pocałunku namiętnego, no to oczywiście, jak się będzie dwóch facetów całować, no to będzie, o Boże, od razu w szkole Bóg wie co. Ja po prostu do niego podchodzę i mówię, teraz położę ci rękę na ustach, rozumiesz, o, i będę całował moją rękę.
Bardzo jest. Długo. I jest pocałunek, rozumiecie? Mamy to na zdjęciach. Który nie funkcjonuje, że tak powiem, realistycznie po pierwsze, po drugie nie przekraczam tej granicy, prawda, którą bym przekroczył. Krzysztof, jak się z tym czujesz? Świetnie. Chociaż przecież z Janem Fryczem całowaliśmy się w wspomnianym pożegnaniu jesieni, o którym to pocałunku pan Zanussi się wyraził publicznie, że najbardziej namiętny pocałunek w historii powojennego kina. My przede wszystkim z Jankiem się tak strasznie trzęśliśmy, bo była zima i tam gdzieśmy w tym Pałacu Łódzkim kręcili, było potwornie zimno i zęby nam tak szczękały, że po prostu myśleliśmy, że nasze usta się nie spotkają. Więc to jest kwestia oczywiście dyskusyjna, no albo ktoś przekracza pewne granice, prawda, albo nie przekracza, no, albo się, to jest wielkie zagadnienie ciekawe, jak grać wiarygodnie, jak na plakatach mojego Gonzala często pisano pedał. No to jest cudowna opinia, bo grałem tam geja, prawda, to znaczy, że grałem go wiarygodnie. Ale ja nie to jest muszę jedna z największych twoich ról takich... Co ty powiesz? No tak, ja jeszcze mam tutaj jedną taką rolę, o której chciałem z tobą chwilę porozmawiać, ale Gonzalo po prostu to jest... Ale taka, Gonzalo, wiesz co to było? To Gonzalo się wymykał spod wszelkich, no że tak powiem, zamknięć, ponieważ to jest dla osób, które nie wiedzą, co to za postać w transatlantyku, to jest miliarder, potwornie bogaty, który się ugania cały czas za chłopcami, to jest jego pasja, prawda? Zresztą do tego stopnia, że w którymś momencie chce syna Polaka, używa takiej argumenty. Po co ci ojczyzna? Nie lepsza synczyzna? Rozumiecie, to jest w ogóle... Reżyserował to Mikołaj Grabowski. I w momencie, w którym uzmysłowiliśmy sobie, że najmniej interesującym aspektem jest homoseksualizm jego, to znaczy Gonzala, prawda, tylko anarchizm, że on będąc bogatym facetem z takimi skłonnościami pozwala sobie absolutnie na wszystko. Jak mi wręczano nagrodę, taka troszkę anegdota, to prezydent Poznania, wysoki, postawny facet, tego Łodzi, podszedł do mnie, uścisnął mi połęsku rękę, po czym ją pocałował. Bo ja miałem czerwone usta i wianek na głowie. Rozumiesz? Więc to są bardzo dziwne, no czy na przykład, to jeszcze wracając do pewnego motywu, że rzeczywiście... Zawsze szukam, nie w żadnym punkcie, żeby moje na ogół dość ohydne postaci obronić, czy coś jakby uzasadnić, ale kiedy się zastanawiam, na przykład kiedy grałem Helgego w uroczystości Grzegorza Jarzyny, to przecież to jest... też rzecz, która się nie mieści w głowie. Nie można jeszcze te homoseksualne rzeczy można jakoś zrozumieć. Natomiast pedofilia własnych dzieci jest jakaś, ja sam mam dzieci i po prostu dla mnie to jest coś kompletnie niewyobrażalne, jakaś czarna dziura. I pamiętam Jacka Poniedziałka, który po premierze tego spektaklu, ponieważ tam długo bardzo siedziałem w milczeniu, czekałem na wizytę syna Andrzeja Chyry, którego molestowałem jako małego chłopca. I nic, on po prostu siedzi, ten potwór. I Jacek powiedział coś takiego, słuchaj, tak strasznie mi cię było żal. Ja mówię, co ty powiesz, że tam jak tak siedziałeś? Ja mówię, ale z jakiego powodu? Bo tam byłeś tak strasznie samotny. On doskonale poczuł, zarejestrował ten motyw dla mnie bardzo ważny w tym strasznym człowieku, prawda, który się stoczył w te okropne piekło z własnymi dziećmi z powodu, no już nie będę teraz tego przecież przytaczał, analizował, samotności i niemożności jakby wydostania się z niej i dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak na marginesie, że zawsze jest jakby, że nie ma tylko i wyłącznie czarnego koloru postaci.
Przepraszam cię, Marzena, jeszcze, żebyśmy wykorzystali to, o czym mówi Jan, bo to będzie się wiązało z tym, o co zapytam. Grałeś u Lupy w Braciach Karamazow, starego Karamazowa, i gdzieś w jakimś tekście o przedstawieniu przeczytałem, że to jest uosobienie zła. Zresztą widziałem ten spektakl, fenomenalny w ogóle, zresztą odniósł ogromne sukcesy międzynarodowe. Ale tam jest taka jedna scena w przedstawieniu, kiedy Karamazow umiera i z niego dusza ulatuje. Tak. Ulatuje z niego dusza i to jest po prostu coś niewiarygodnego. Ja nigdy w życiu nie widziałem takiej sceny, w której rzeczywiście z człowieka ulatuje dusza. Nawiasem mówiąc, Peter Brook, jak graliście to w Paryżu, przyszedł do was i nie wiem, czy ciebie, czy Lupę podpytywał o to, jak to zrobiliście. Tak, jak tak. To, Janek, zrobiliście? Po pierwsze, leżałem nagi. Na podłodze, na które to ciało nieżyjącego Karamazowa padał deszcz. Całe strugi deszczu, prawdziwej wody. Więc tam musiałem się nie ruszać i nie oddychać. Lupa wpadł też na genialny pomysł, żeby czterokrotnie ojciec był zabity. On jest oczywiście ambiwalencja pełna w interpretacji mordu na ojcu. Kto to go zabił? Który z trzech, czy właściwie czterech synów, bo Smierdliakow też jest jego synem. I każdy z nich po prostu przewraca taki parawan, za którym właśnie to morderstwo zostało wykonane, i dusi mnie za każdym razem inaczej. Oni są w maskach czarnych i tak dalej. Przejmująca scena, i po tej scenie zaczyna się ta scena i ulatuje dusza. No był wielki problem, co zrobić. Więc oczywiście wyrysował tam takie jakieś siły, wektory sił Lupa. Ale że taka szklana, tak, szklana taka kula po prostu, która w ciemności zjeżdżała tu na moje piersi, i w którymś momencie ona tak się lekko żarzyła i w którymś momencie ona do góry ulatywała. Ale, i to był prawdziwy deszcz, ta kula, ale ona musiała, jej musiał towarzyszyć dźwięk. I Lupa, pamiętam, powiedział coś takiego, że to powinien być dźwięk ulatującego gołębia, a właściwie najlepiej takiego gołębia z Trójcy Świętej. No, ja nie wiem, jaki dźwięk wydaje gołąb z Trójcy Świętej. W każdym razie coś my przymierzali nagrania różnych z jakichś tam banku nagrań. Nic nie pasowało. Aż wreszcie, to się zaskoczysz, bo mało kto o tym wie, Haja, wybitna Małgorzata Hajewska, wielka aktorka, po prostu, która grała tam Fiedię, absolutnie epizodyczną rolę po prostu. W którymś momencie, musisz mi teraz przytrzymać, bo żeby to się nagrało, prawda? Mówi, ja to zrobię tego, tę Trójcę Świętą, tego gołębia. I jak ta kula ze mnie ulatywała, to ona zrobiła za kulisami do mikrofonu coś takiego. Lupa się popłakał. Po prostu. I ona cały czas na tej scenie leżała za kulisami, i jak przychodziło do tej kuli, czyli dusza z ciała uleciała, ona na żywo do mikrofonu. No jest gołębica z Trójcy Świętej. Rola życia. Więc to niesamowite, ale czasami z takie rzeczy, no teatr jest pełen tego typu odkryć niespodziewanych, prawda? Właśnie te niespodziewane odkrycia, ja bym chciała taki jeden jakby malutki drobiażdżek jeszcze wyciągnąć, jakby z tego, co teraz mówiłeś o dziadach. Bo powiedziałeś w wywiadzie naszym również, że nie byłeś czy po pierwsze teraz, że miałeś wątpliwości co do teatru Maji Kleczewskiej, a po drugie, że pomysł kobiety Konrada też jakby nie byłeś sceptyczny. I to jest, myślę, taki ważny moment, kiedy część aktorów nie podejmuje wyzwania albo rzuca rolą i zamyka sobie drogę do przygody, która potem się może wydarzyć. Co decyduje w tym momencie, że to nie jest mój świat, nie wiem jakby co tutaj dla mnie będzie, ale zostaje w nim. Ja po pierwsze nie osądzałem takiej decyzji, tylko byłem ciekaw, co z tego wyniknie, i dość długo w procesie prób, świadkując próbom, prawda,
przyglądałem się po prostu Dominice. Najkrócej mówiąc, gdzie wszystko, co ona robi, jest wiarygodne. I gdzie nagle ta kobieta, Konrad, nie jest pretensjonalna, nie jest infantylna, nie jest, niebezpiecznie balansuje. Czyli, krótko mówiąc, czy mówiąc słowa Konrada, po prostu ja nie dostrzegam sprzeczności. I bardzo szybko, tak jak ta scena w celi, prawda, ona była dość oczywista dla mnie, prawda, się okazało, że nie ma żadnego kłamstwa, że po prostu to jest organiczne i prawdę mówiąc, skończyła się raczej niejasność, raczej to oczekiwanie, bo po prostu byłem pewien, że to jest absolutnie trafione. Oczywiście no, trzeba mieć słuch, zaangażowanie, pasję i talent Dominiki Bednarczyk, żeby ona po prostu, żeby tę rolę unieść, nie epatując kobiecością, prawda? Ona tylko zamieniła po prostu, mówi o sobie jako kobieta. Ta naturalność wraca, jak gdyby taki ułożyć słownik Jana Peszka, to ta naturalność wraca też w tym, co mówiłeś o ciele w ogóle. Myślę, że też, że to warto zaznaczyć. Jakby nie ma nic bardziej świecącego na scenie, skupiającego uwagę, jak ciało, które się wstydzi, albo ciało, z którym nie wiadomo, co zrobić. Scena umiera, nic. Zawsze będziemy patrzeć tylko na to, ten ukryty lęk, który widać najjaśniej. No tak, tak, ale to jest też tyleż wiedza, co doświadczenie, co przejście przez jakieś takie etapy, kiedy przestajemy mieć problem z tym, jacy jesteśmy i jak naprawdę wyglądamy. To była jakaś fobia Grzegorzewskiego, który zawsze mówił, musisz do aktorek i do aktorów, musisz zdawać sobie sprawę, jaką masz twarz, jak wyglądasz, jak się poruszasz. Nie możesz robić, zachowywać się jak ktoś inny, bo twoim, tu się akurat całkowicie zgadzamy, twoim bankiem jesteś ty sama, ty niepowtarzalna. Po co się robisz na Marilyn Monroe, jak nie jesteś Marilyn Monroe? Chyba, że ją grasz. No ale to przecież nie o to chodzi, żeby się fizycznie upodobnić, prawda? Choć są takie metody. Tylko żeby wejść w tę przestrzeń mentalną i zrozumieć tę kobietę, jej pogubienie, wrażliwość i tak dalej, żeby o tej kobiecie przez to mówić. Można powiedzieć, że reżyser szuka swoich środków, pisarz swojego języka, a dla aktora ciałem jest język i musi poznać swoje ciało. Absolutnie tak. Tak jak bardzo często się spotykałem z takimi opiniami, głównie wśród moich kolegów, ale też niektórych krytyków. Peszek, aktor intelektualny albo aktor formalny. Co to w ogóle znaczy? Wszystko, co robimy, ma jakąś formę. Nie ma bezformia. Tak jak nie da się... Znaczy w sztuce nie ma bezformia. Ale w życiu też tylko... No tak, w życiu to nie ma aspektu kreacyjnego, tak jak w sztuce, ani też w życiu sobie najczęściej z tego nie zdajemy sprawy. I to jest właśnie bardzo ciekawe zagadnienie, które mnie na przykład nurtuje. Dlaczego często młodzi aktorzy, kurczę blady, a mnie to wyćwiczyła ta przez ekstremalność działań, ta awangarda po prostu, że po prostu aktorzy często pewne postępowania swoich postaci uznają za oczywiste. Nie ma nic oczywistego. To jest niewyraziste i nieekspresyjne. Bardzo często po prostu przez te teksty tak naprawdę opowiadają o tym, co się dzieje. Teatr nie jest narracją, nie jest epiką. Teatr jest w samym centrum dziania się. I to, Jan Peszek, performer. I to jest, i im wyższe, powiedziałbym, struktury formalne, tym o wiele intensywniejsze musi być podłoże organiczności aktora, no tak, i jakiejś prawdy w gruncie rzeczy. No tak, ale w teatrze, w sztuce artysta osiąga prawdę poprzez formę. Nie ma innej możliwości. Ona jest ukonstytuowaniem całego procesu twórczego, bo na przykład w Ślubie Grzegorzewskiego, w którym grałeś wspólnie z Emilem Wesołowskim,
Tam była taka sytuacja, że byliście bliźniakami jakby, prawda? Coś, Henryk był takim właśnie, takim wielogłowym, dwugłowym stworzeniem i to jest właśnie ta siła, ta moc artysty, kiedy artysta mówi tak, moja prawda właśnie tak wygląda. I ona ma takie linie papilarne, a nie inne. I to też jest bardzo ciekawe, że potrafiłeś się wpisać w tę przestrzeń wielu bardzo odrębnych od siebie, oddzielni, zupełnie o innej wrażliwości artystów czy artystek. Myślę, no, pracowałeś z Jarzyną przy uroczystości, z Grzegorzewskim wielokrotnie. Ja chciałbym tutaj przywołać twoją fenomenalną rolę, mianowicie śmierć Iwana Ilicza. No, spektakl i postać, osoba, w ogóle cała przestrzeń śmierci, która była tam, ona była niezwykle witalna, ta śmierć. No tak, bo tak też to jest napisane. No ja, jeżeli Umrzyk, według Tolstoja, jest taka scena u Tolstoja, gdzie on, czyli Iwan Ilicz, już nieżyjący, po prostu widzi, jak przychodzi jakiś kuzyn czy ktoś tam, który udaje, że czuwa. I ten umarły, wie, że krzesło, na którym on usiadł, ma wystającą sprężynę i go po prostu ta sprężyna gniecie w tyłek. I ten Umrzyk jest usatysfakcjonowany tym, jak ten facet idiotycznie gra, że go nie gniecie przed nieżyjącym. Rozumiecie absurdalność tej sytuacji? Ona powodowała, że on, Grzegorzewski reżyser, po prostu stworzył z rytuału śmierci jakiś niezwykły świat. Praca, to był nasz pierwszy spektakl. Myśmy się długo, że tak powiem, na siebie orientowali, czekali i losy nasze się tak toczyły, żeśmy się dopiero wtedy spotkali. Zresztą w bardzo dziwny sposób, ponieważ ja, kręcąc rzeczony Pożegnanie jesieni w Warszawie, mieszkałem w domu chłopa, wyszedłem na papierosa, patrzę się, a z Mazowieckiej, bo Grzegorzewski tam mieszkał, wychodzi Grzegorzewski w trenczu, upał jak cholera, w trenczu taki pokurczony i jakąś teczkę trzyma pod tym. I ja tak odruchowo, panie Jerzy, krzyknąłem do niego, on tak, o, świetnie, właśnie idę z przesyłką do pana na pocztę. To ja panu wręczę, pan to przeczyta i powie mi, czy to się podoba, czy nie, prawda? Chodźmy na jednego. No i poszliśmy się napić tam w winiaku do hotelu Warszawa, prawda? I to był scenariusz Iwana Ilicza. Taki traktat o śmierci, o odchodzeniu, niezwykła literatura i piękny spektakl rzeczywiście, który powstawał, gdybym ja się nie spotkał znowu z tą wyćwiką Szefera, czyli po prostu odwagą na najbardziej niespodziewane rzeczy. No wyobraźcie sobie, młodzi ludzie, za chwilę pewnie aktorzy, że tam była taka scena na przykład, że mówi tak, ja tak leżałem, ten służący mój Wojtek Malajka u stóp, mówi, wstań tak tutaj, a siedzi na sali z Radwanem, kompozytorem, mówi, wejdź na tę sowkę, taka sowka była, no ja wszedłem, co mam robić? On mówi, słuchaj, najlepiej, żebyś zaśpiewał jakąś arię i najlepiej kontratenorem. I akurat się tak złożyło, że ja śpiewałem arię kontratenora z opery Xerxes Händla w spektaklu w Teatrze Stu, reżyserowanym przez Krzyśka Jasińskiego, taki o rzekomym spotkaniu Bacha z tym, z Händlem. Ono nigdy nie nastąpiło. No i wszedłem na tę sofę, prawda, i zaśpiewałem kontratenorem po prostu Ombra Majfu. Śpiewaj dalej. No i całą tę arię, którą znałem doskonale na pamięć, po włosku zaśpiewałem. On oszalał. I mówi, dziewczyny, chodźcie tu. Taka grupa dziewczyn była. Teraz się tak ustawcie, zróbcie tak ręce, o tak, a ty skocz i zrób rybkę. Ja mówię, jaką rybkę? O co? Jaką rybkę? Wiecie, od tego Xerxesa rybkę. Czyli taki operetkowy chwyt, że który tam Sempoliński robił, że tancerki tak trzymały ręce, on tak skakał na nie i tak rybkę robił. I po tym, no i teraz tak, aktor, który zadaje pytanie, ale dlaczego on ma śpiewać Xerxesa? Albo dlaczego ma tę rybkę zrobić? W ogóle odpadał w przedbiegach z dyskusji z nim i z jego świata. Po prostu trzeba to było robić i potem się tylko orientować, czy odczuć, czy to jest prawidłowe, czy to się jakoś zgadza, czy nie.
Więc można powiedzieć, że on był jakimś mistrzem w komponowaniu rzeczy nieoczywistych i na pewno abstrakcyjnie składanych. Ale był też wyjątkowej wrażliwości człowiekiem. A to, czego się uczymy, to są często interpretacje. Bardzo ciężko z tego wyjść właśnie pytając. No właśnie interpretacja. No teraz właśnie robię z tymi studentami, którzy się sami wybrali Witkacego, kilka dramatów, takich fragmentów. No i takie zagadnienie poruszamy właśnie w tej chwili. Grupa z Wydziału Wokalnego w Krakowie, która, Sonata Belzebuba, to jest słaby dramat i średnio napisany. Ja usłyszałem nagle w dwójce, prowadząc auto, ostatnie nagranie Bolera Ravela, w którym po prostu śpiewają ludzkie głosy. Ja mówię, kurczę, puszczę to Bolero, a oni niech mówią. Tak jak stoją, jak w oratorium, żadnych, no jakieś ruchy oczywiście i tak dalej, ale po prostu żadne akcje, że ktoś wchodzi, zastrzelił te kogoś, prawda, nic. Po prostu mówimy z tym Bolerem. No słuchajcie Państwo, nagle wszyscy zrozumieli, że tak naprawdę interpretacja jest śmiercią teatru. Oczywiście, że reżyser interpretuje, aktor interpretuje, ale jak to powiedzieć, to co mówi wspomniany Henryk w Ślubie Gombrowicza, to nie ja krzyczę, to głos mój krzyczy. Czyli po prostu wydobywa się jakaś ekspresja, która jest powyżej jakiegoś przeżycia, że to jest jakby poza interpretacją. I to jest jakieś niezwykle przejmujące teraz doświadczenie, któremu ulegamy. Właśnie dzisiaj cały dzień od rana zerwałem ich z łóżek, żeby zdążyć do Państwa. Pracowaliśmy właśnie nad tym. I oni są po prostu olśnieni taką możliwością, że jakby to się interpretuje samo, o tym chciałem powiedzieć, mówiąc, że nie, głos, że, po prostu, że ja nie traktuję tej publiczności jak matołów, że muszę wszystko jej wytłumaczyć i dać gotową strawę, zinterpretowaną, oprawioną, jeszcze ilustracyjne są kostiumy. Bywają takie spektakle. Rozumiecie Państwo, że wtedy pozbawiamy się totalnie zjawiska napięcia, które się wytwarza między publicznością i aktorem, czyli nadawcą i odbiorcą. I to jest transakcja wzajemna, tak jak niesamowicie, o czym zresztą wyczytałem w waszym notatniku, pierwszy taki esej właśnie Georga Simla, w ogóle nie wiedziałem o takim myślicielu niemieckim. W pierwszym numerze, byłem w którym miałeś wylądować jako jeden z autorów, ale nie udało się. No, ale wylądowałem później. Więc byłem wstrząśnięty czymś, co zostało sformułowane w 1904 roku przez tego faceta, filozofa, wielbiciela teatru i aktorów, który uważał, że można powiedzieć najkrócej, jesteśmy pomazańcami bożymi, aktorzy, ale że tylko teatr wytwarza tę trzecią strefę, aktor konkretnie. I że to jest zderzenie i tylko w teatrze się wytwarza ten trzeci wymiar, on to strefą nazywa, że ona jest efektem zderzenia literatury i rzeczywistości aktora. Czyli, nie wiem, Hamleta, prawda? Rola Hamleta, która jest jakimś tworem i coś o niej literackim wiedzieć Szekspir, jeśli w ogóle istniał, prawda? I Peszka. Ale Peszek nigdy nie jest Hamletem, ani Hamlet nigdy nie jest Peszkiem. I że to jest nieustanny ruch, wymiana, po prostu kiedy aktor oddaje siebie na poczet zachowań Hamleta i tak dalej, i tak dalej. I to jest nieustanny ruch, który ciągle jest zmienny i nie należy się zastanawiać, czego jest więcej, Hamleta czy Peszka. Od tego są krytycy, prawda? Tylko, że ten ruch tworzy tę dziwną przestrzeń, która albo jest magiczna, albo mniej magiczna i tak dalej, to się składa tysiąc elementów. I po prostu to jest jakby najkrótsze sformułowanie działania aktora i tego, co on może w teatrze, że tak powiem, realizować. Niesamowite zupełnie.
Tak, dzisiaj przeczytałem ten tekst z Imla, ponieważ wiedziałem, że się spotkamy. I rzeczywiście to jest bardzo, wam polecam ten tekst, bo on jest niezwykle właśnie inspirujący do tego, by myśleć o aktorstwie w sposób niestereotypowy. A to jest początek XX wieku i to jest niewiarygodne. No właśnie temu ma służyć między innymi wydawanie pisma teatralnego, żeby aktorzy mogli się posługiwać takimi myślami, które wpływają na ich twórczość, na ich otwartość artystyczną, na poznawanie. Mam jeszcze takie pytanie do ciebie bardzo ważne, jak sądzę. W rozmowie z Marią w waszej książce, tam pada taka deklaracja, że mogę przekroczyć każdą granicę właściwie. Mówisz o mojej deklaracji. Tak, tak, tak. O mojej deklaracji. Tak, o twojej, mówię oczywiście o twojej deklaracji. To jest precyzyjnie sformułowane. Ja ci przeczytam to, co mówisz. Może się zdziwię, nie wiem. No, tak, ja mam nadzieję. Mam poczucie, że mogę wszystko. Nie ma przede mną barier. Nie mam problemu z najbardziej ekstremalnym czy ekscentrycznymi pomysłami, które mogę w teatrze wykonać. No tak, ale to dotyczy teatru. W tak, życiu tak. Ze stwierdzeniem, że mogę zrobić wszystko w życiu, bym się nie odważył tego powiedzieć. Po pierwsze, nie wiem, czy by mnie na to było stać, prawda? Po drugie, jakby teatr mnie zasłania tysiącami masek. Jak fajnie, że mamy teatr. No tak, wspaniale. No. I człowiek się na wiele rzeczy nie odważa. Ja bardzo długo byłem strasznie wyhamowany, ostrożny. Nie mogłem szaleć, grając tego Gonzala, tego geja bogatego. I w momencie, kiedy po pierwsze powiedział mi reżyser Grabowski, znając moje doświadczenia wyniesione z tego awangardowego zespołu, nie ma żadnej partytury. Masz robić w konia wszystkich na każdym kroku. Gonzalowi można robić wszystko. Masz zmieniać sytuację, zaskakiwać kolegów. Oni mają za tobą nadążać. I ja to zacząłem robić. Oczywiście miałem odwagę. Zacząłem to robić na próbach. Ale tak naprawdę odważyłem się wtedy, kiedy on mi nałożył maskę. Mianowicie czerwone usta. Wymalował mi bardzo czerwoną, karminową szminką usta. I wtedy się odważyłem właściwie na wszystko. Patrzeć pożądliwie na tyłek Ignasia, żadnych zahamowań. To jest teatr. Ja to robię w imieniu jakiejś roli, w imieniu sytuacji, która wcale nie jest moją sytuacją. I muszę być wiarygodny, bo jak będę niewiarygodny, to za co oni zapłacili? No właśnie, artyści mają tę przewagę nad społeczeństwem, nad ludźmi właśnie te, że mogą kreować różne role, mogą poprzez swoje dzieła wyrażać swoją łączność lub jej brak z rzeczywistością, ze społeczeństwem. Ale też bywają takie sytuacje, z którą w ostatnim czasie zetknąłem się podczas spotkania z nauczycielami w Zakopanem. Nauczyciele poprosili, żeby ich nie fotografować, ponieważ się boją konsekwencji. Represji. Spotkali się z politykami opozycyjnymi. I tutaj też jest jakaś przestrzeń do zagospodarowania, bo nagle okazuje się, że strach, lęk, reżyserowanie tymi emocjami właśnie w taki sposób powoduje, że ludzie jakby tracą swoją podmiotowość, obywatelskość, odwagę, tracą jakby poczucie swojego sensu chyba. Ale nie dotyczy to teatru. Politycy, którzy się w ten sposób o dziadach wyrażali, dali dowód kompletnego niezrozumienia istoty teatru. To tak jakby mnie pomawiali, że ja na przykład ośmielam się portretować postać Kaczyńskiego albo złego polityka gram. Jakby nie zdawali sobie z tego sprawy, że teatr jest fikcją. To wszystko jest nieprawda, co się dzieje w teatrze, a musi mieć znamiona prawdy. Na tym polega jeden z podstawowych paradoksów teatru, że chociaż ja pakuję się w nieswoje sytuacje, nie gram siebie, gram sobą i muszę zrobić wszystko, żeby być przekonujący.
Czyli muszę się czasami niebezpiecznie zbliżyć do czynów, do charakteru działań mojej postaci. Nigdy to nie jest tożsamością. Ale po to są różnego rodzaju techniki i sposoby, żeby umieć być wiarygodnym. To jest paradoks, który czasami trudno sobie no, jakby zrozumieć, bo paradoksu nie można zrozumieć, bo jest paradoksalny. No dobrze, ale na przykład Anna Rotenberg, kiedy prowadziła Galerię Zachętę w Warszawie, ona została pozbawiona pracy, dlatego że reakcja na jedno z dzieł, na papieża Jana Pawła II przyciśniętego kamieniem, wywołała bardzo ostre protesty polityków i ówczesny minister kultury Kazimierz Ujazdowski właściwie usunął panią dyrektor, więc ta przestrzeń, jakby to powiedzieć, umowności jest dość delikatna i nieczęsto jest dostrzegana. W teatrze być może to łatwiej zrobić. Wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że zarzucano nam na przykład, że ktoś wypowiada na scenie wulgaryzmy. A my mówimy, to postać mówi. Po prostu. Ale w przestrzeni innych sztuk już nie jest tak prosto. Właściwie ale... można powiedzieć, zaśmiać się, haha, ale się nabraliście. Tak świetnie to zrobiliśmy, że się nabraliście, ale konsekwencje są realne, jakby nie w przestrzeni sztuki już, tylko jakby w rzeczywistości na przykład finansowej, czy właśnie jakby odwoływania dyrektorów. Będziemy musieli kończyć. O tych wulgaryzmach to jest świetne pytanie, bo też mówiłeś o tym w wywiadzie. Ja zebrałam sobie właściwie rzeczy, które powiedziałeś bardzo jednoznacznie, na przykład o głupocie, która nie wie, że jest głupotą, o szaleństwie władzy, o takim jakby bardzo jakby prostym podsumowaniu rzeczywistości politycznej, w którym jesteśmy. I potem myślałam, czego ja właściwie chcę od tej rozmowy. Ja przyszłam do Jana Peszka po nadzieję, zadać takie pytanie, ale właściwie jakby znowu się nie udało, znowu jakiś dyrektor wyleciał, jakaś instytucja się skończyła. I co my tak z tymi książkami na czołgi, z tym Mickiewiczem na czołgi? Po całym tym półtora godzinnym spotkaniu już jakby nie chcę zadać tego pytania, bo to jest ta energia i ta opowieść o teatrze takim, o teatrze naprawdę, o teatrze, którym jakby można się zarazić. Dziełem sztuki przeciwko tempocie. Prawda? No tak, tak, to mówi mój Minetti w Bernhardzie. Dziełem sztuki przeciwko tempocie. Tempocie nałożyć duchową czapkę. Stłamsić pod duchową czapką. Wszystko stłamsić pod duchową czapką. I te słynne powtórzenia bernhardowskie, prawda? I to jakby rodowód tej wypowiedzi bierze się z jego przeświadczenia, które też jest moim przeświadczeniem. Ja też nie mówiłem o tym, że zawsze tak było, jakby młodym aktorem także. Jeżeli nie byłem przekonany do czegoś, a przekonany byłem zawsze do jakiejś roli czy propozycji, wtedy, kiedy mogłem się wpisać w jej wypowiedź, choćby parę zdań tylko, kiedy grałem Fryderyka Wielkiego u Klaty w Poznaniu, to po prostu tam było parę zdań, które po prostu, z którym ja się całkowicie utożsamiałem, że z Polakami, Polaków nie można traktować poważnie. Pada takie straszne słowo przecież o nas, ale to jest prawda. Ja to z rozkoszą mówiłem ze sceny w peruce i tak dalej. Więc mówię często, że tak powiem, jakby, ale zaraz, bo od ciebie wyszedłem z dygresji. No dobrze, Marzena mówiła o nadziei. No to ja wobec tego jeszcze jeden wątek przywołam, czy pociągnijmy te nadzieje. Myślę jak najgorzej o naszym społeczeństwie, o naszej tradycji. Myślę zawsze z jakimś przerażeniem o moim kraju, w którym żyję. Ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogę go opuścić albo z niego wyjechać. Nie potrafię z niego wyjechać. W Jaśle kobiety, które przyszły na spotkanie z nami, powiedziały, że ich córki wyjeżdżają z Jasła. A ty masz właśnie to, co charakteryzuje polski teatr. To, co jest taką immanentną cechą artystów naszych i artystek, taka odpowiedzialność za społeczeństwo w gruncie rzeczy,
że to jest ta misja publiczna, która jest nieodzowna, by móc w sposób odpowiedzialny uprawiać sztukę. Zwłaszcza jeżeli się jest słuchanym, ja na przykład wiem, że jestem pożądanym rozmówcą, bo mówię dużo. I za mną stoi doświadczenie 80-letniego faceta. I przetoczyły się wszystkie formacje polityczne od powojnia. Ja jestem rocznik 44, więc po prostu wszystkie systemy i tak dalej, więc ja też jestem uzbrojony w brak lęku. Nie takie rzeczy się działy, i jak również przeświadczenie, że głupota czy ograniczoność ma naprawdę krótkie nogi. To jest koszmarny sen, przecież po każdym śnie się budzimy. On oczywiście jest straszny, ale jeśli się nie ma takiej wiary, no to po prostu rzeczywiście albo trzeba wyjechać, albo się kompletnie wyautować, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja na koncertach mojej córki często słyszę z publiczności, jak ci się tu nie podoba, to wypierdalaj. A ona ma to samo, tę samą niemożność wyjechania z tego kraju, jak ja. Ja jestem tu po to. Jakby było inaczej, jak poprzednie były rządy, to ja tak nie pyszczyłem. Po prostu działaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Teraz, kiedy się wywala, rujnuje, dekonstruuje teatr za teatrem, następny jest Teatr Słowackiego. Już ma być rozpisany konkurs. To jest najlepszy sposób na zmianę dyrektora i wprowadzenie swojego pachołka. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie w trakcie rozpadu może ten proces odwróci się. Jest miesięcznik Dialog, z którego wypowiedź Tadeusza Nyczka cytowałem, który został obdarzony redaktorem naczelnym narzuconym przez ministra. W jego imieniu zrobił to dyrektor Instytutu Książki, pan Jaworski, kiedy redaktorki, redaktorzy Dialogu oświadczyli, że się nie zgadzają na to i że taka jest decyzja zespołu. Odpowiedział na to, że jego zespół nie interesuje. Więc, a poparcie środowiska spływa po mnie jak po kaczce, możecie to zacytować. Tak więc, no więc dzisiaj niezwykle istotna jest rola tych artystów, twoja również, w podtrzymywaniu nadziei na wolność. Nie chciałem tego tak nazywać, ale wydaje mi się, że to robię. Dziękujemy bardzo. Popieramy stanowisko zespołu redakcji Dialogu. Wydaliśmy w tej sprawie oświadczenie. Jakby trzymajcie się, nie rozbijajcie zespołu. Przytrzymamy. Jan Peszek był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.